Witam, witam, z tej strony Martarnow. Dzisiaj taki postanowiłem zrobić filmik pilotowy z żeglarstwa. Swego czasu, znaczy, bo jestem instruktorem żeglarstwa i trochę miałem materiałów opracowanych, zresztą wam zaraz pokażę, gdzie można znaleźć i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, ponieważ będę brał się za szkolenie córki, która jest już w wieku takim, że właśnie idealnie czas jest na naukę żeglowania. No i też się muszę oczywiście przygotować do tego, bo już parę lat miałem przerwę, jeżeli chodzi o szkolenia żeglarskie, raczej pływałem tylko dla przyjemności, ale pokażę wam, jak to historycznie wyglądało. I potem, tu oczywiście nie będzie tak metodycznie, no dzisiaj zrobię tylko i wyłącznie unifikację komend, w jakim celu i po co. A później jak zobaczę, że to tam powiedzmy ma sens, to najwyżej już po kolei cały materiał taki potrzebny na powiedzmy stopień żeglarza, a właściwie trochę bardziej zaawansowane może, bo tych materiałów jest, ale tak samo nawigacja nie jest taka prosta, kiedy się ją samemu, prawda, próbuje z książki się nauczyć, no bo nie trzeba mieć kursu, tak? Wystarczy podejść do egzaminu. No i myślę, że może się tam komuś to przydać, że to będzie bardzo wąskie grono odbiorców, ale co to. Zapomniałem puścić jakiś dźwięk, niestety musiałem wybrać coś z YouTube'a darmowego, żeby mi tam nie krzyczało. Tu na przykład, zobaczcie, to jest strona loghostings.pl, który zresztą jestem administratorem. Parę fotek tutaj właśnie, jak to wyglądało nasze żeglowanie. Tutaj jesteśmy w Niemczech, w Rugi, na regatach DZ. W ogóle ta ekipa, którą tutaj szkoliłem jeszcze w czasach gimnazjum, no to jest już kadra instruktorska, to jest nasze jeziorko tutaj, w którym mam nadzieję wkrótce zacznie się coś dziać. Nie wspomniałem, ale przez 10 lat byłem tam komandorem klubu. Wcześniej właśnie odpowiadałem za szkolenia i tak dalej. A tradycyjna robota, zawsze więcej pracy na tych żaglach niż samego pływania. No tu Marines normalnie. A, tu jeszcze jakieś tam lokowski, bo to jest jednak lokowska instytucja. To jest akurat trochę nieżyciowa już w dzisiejszych czasach, ale co tam. No ale kończy się klimat i wychowywała żeglarstwo, to trzeba oddać. Że jednak żeglarzy trochę powstało. Nasza flagowa jednostka nad jeziorem. Szkoleniowa. No wiadomo, jest i zabawa, jest i fan. Tradycyjny krzyż żeglarski, czyli szkolenie ukończone sukcesem. Tutaj jest też coś takiego jak dział download i tutaj są materiały szkoleniowe. No i tutaj, jak sobie popatrzycie, jest troszeczkę różnych ciekawych rzeczy. A ja je będę po kolei, postaram się jakby omawiać, będzie łatwiej zrozumieć. Szczególnie szukam tutaj jednego, bo nawet ostatnio ktoś mnie zaczepił, znalazł te materiały gdzieś w sieci. Nie widzę. Może spróbuję przez... Myślisz, że moje opracowanie jest na zupełnie innej stronie, jakieś żagle, SM Cloudnet i tak dalej, szybciej znalazło tam niż u mnie. Ale na przykład omówię, ale to już późniejszych, powiedzmy dla bardziej zaawansowanych, bo to jest tam poziom, no nie żeglarza jachtowego. Chociaż jeżeli bierze jacht, powiedzmy jakiś tam morski, gdzie jest zawsze bardziej złożona instalacja, to dobrze wiedzieć, co jest, po co, na co, jak działa. I tutaj, znaczy w tym materiale wtedy też mówię również rodzaje stref, dlaczego takie banki, a nie inne, czym to się wiąże. No już trochę z doświadczenia powiedzmy, bo na morzu też mnie różne ciekawostki spotykały. I tutaj powiedzmy oparłem wówczas te materiały na no, dostępnych, najnowszych powiedzmy osiągnięciach techniki. No i to jest dużo rysunków montażowych, poglądowych, takich zrobionych nie dla elektryka, tylko właśnie dla takich osób, które powiedzmy no, samodzielnie chciałyby sobie coś zbudować albo zrozumieć. No dobra, to przejdźmy może do unifikacji komend. O, dobra, mi się otworzyło nie ten monitor. To jest stare opracowanie, jeszcze 2001 rok, ale ciągle aktualne, więc
powiedzmy, że na tym powiedzę, o co chodzi. Ścisz trochę muzykę, bo mnie denerwuje, sekunda. O, dużo lepiej. I teraz tak. O co chodzi z tymi komendami? No po pierwsze, musi być jasna komunikacja pomiędzy prowadzącym a załogą i doskonale muszę wiedzieć, co robić. Dlatego generalnie zaczyna się każde wypłynięcie. Ja zaczynam od tego, że przynajmniej objaśniam, co dane polecenie oznacza, czego oczekuję od załogi i że mam mi potwierdzić, że zrozumiała, czego oczekuję. I w zasadzie w tym momencie nie oczekuję od załogi żadnej kreatywności, że zrobią coś inaczej, według nich lepiej i tak dalej. Nie, mają zrobić dokładnie tak, jak powiedziałem. Dlatego, że jeżeli zrobią to inaczej, to zepsułem cały manewr i to się może wiązać z przywaleniem w keje i tak dalej. Ci, co żeglują, to doskonale wiedzą. I wiadomo, że te komendy już z czasem, jeżeli pływamy z ekipą taką ograną, one są w zasadzie zmienne, mówimy tylko hasło, robimy zwrot i wszyscy wiedzą, co mają robić. Ale na początku, szczególnie jak mamy nowe osoby, to jest jakby no, wymagane. I teraz jest kilka rodzajów komend. Są komendy na stery, są komendy na sternika. To należy rozróżnić. Od sternika oczekuje się tego, że potrafi myśleć i reagować odpowiednio. Natomiast na ster są bezwzględne. Mają być ustawione w określonym położeniu i to wszystko. I teraz takie przykłady. Ster lewo oznacza wychylenie płetwy sterowej w lewo na 45 stopni. Dlaczego używam właśnie, że tylko płetwy sterowej? A dlatego, że jeżeli ktoś się nauczy pływać na rumplu, a potem przesiądzie się na koło sterowe, to totalnie głupieje. Więc ode mnie zawsze, jeżeli płyniemy do przodu i jadę ster lewo, to wiadomo, że jacht ma skręcić w lewo. Ster lewo na burt oznacza maksymalne wychylenie płetwy sterowej na lewą burtę, czyli dajemy na maksa. W tym przypadku rumpel idzie całkowicie w prawo, a koło sterowe idzie na maksa w lewo. To chodzi o zacieśnienie cyrkulacji, powiedzmy bardzo ciasno jakiś manewr chce wykonać i tak sternik ma zareagować, tak postawić ster. Nic innego nie kombinować. Ster 0 oznacza, że płetwa sterowa jest ustawiona zgodnie z osią symetrii jachtu. Ja później pokażę to na animacjach, też jakichś moich starych zrobionych. W każdym razie ster 0 nie gwarantuje nam, że jacht za chwileczkę nie zacznie odpadać albo ostrzyć. Ta komenda służy do zatrzymania manewru, po prostu, żeby zatrzymać i dopiero potem następuje komenda na sternika. Czyli już na przykład trzymaj kurs. I wtedy sternik powinien sobie zarejestrować, nie wiem, na kompasie, czy względem jakiejś rzeczy na lądzie, czy względem, no obojętnie czegoś, co może zaobserwować fali, obojętnie. W każdym razie mam mniej więcej trzymać. Może również trzymać kurs w takim przypadku, że ustawię go w bajdywindzie i to oznacza dla niego, bo nie ma innych wśrozumień, że to ma trzymać bajdywind, taki kurs. Bo na jachtach śródlądowych to rzadko kompas nawet jest, nie? Na morzu to wiadomo, na kompas się pływa. O, i tu nawet mam rysunek. Czyli to jest ster 0. Równo, po prostu ster na wprost, rumpel, jeżeli trzymamy, to on jest w tym miejscu na wprost. I to jest zwykle polecenie krótkie, ono jest poprzedza komendę na sternika. Tu jest właśnie pokazane, jak jest ster lewo. Tu ma być kąt 45 stopni. Na maksa, to jeżeli ster lewo na burt, to on pójdzie w tą stronę. On ma być właśnie tak 45 stopni. Wtedy mam określony promień skrętu, do którego sobie obliczam. Podejście do boi, czy obojętnie do czego, po prostu mam obliczone. Każdy jacht, jak sobie wyczujecie, to będziecie wiedzieli, że przy takim wychyleniu w odpowiednim czasie, jeżeli zrobimy, to nam manewr pięknie wyjdzie. Pod warunkiem, że sternik nam tak to ustawi, a nie inaczej. Bo jeżeli nam ustawi inaczej, no to już niestety albo będzie za blisko, albo będzie za daleko. I tu są komendy na sternika. Sternik lewiej, to oznacza na przykład zmianę kursu o 10 stopni w lewo. To jest sprawa umowna, natomiast ja, jeżeli ja szkolę, to przeważnie obawiam, że mówię sternik lewiej, to on ma mi skorygować o 10 kursu, o 10 stopni kurs. Mówimy o stopniach oczywiście normalnych, mam 360 stopni. Można używać też rumbów i innych takich tam oznaczeń. Proszę tak, czasami jeżeli jest za mało, to mówię sternik lewiej, drugi raz, jest drugi raz, czyli w sumie korekta kursu nastąpiła o 20 stopni w lewo. Sternik tak trzymaj, czyli wyznaczam jakiś cel lub po prostu ma trzymać dany kurs, jaki mamy. Czyli jest sytuacja na przykład, że płyniemy jakimś bajdywindem pod jakimś kątem, korygowałem go lewiej, prawiej, odpadaj, ostrz i go zatrzymuję w tym miejscu. Tak trzymaj, czyli do tego momentu i tak trzymaj. I on ma w tym momencie, jego zadaniem jest już inteligentnie reagować na to, że falan trochę bujnie, że przy szkwali, wiadomo jak szkwali wiatr, łódka zaczyna ostrzyć, no to ma korygować sterem i trzymać kurs. Może być to nabieżnik, może być naboje, a może być względem wiatru. No tudzież kompasu.
Inny rodzaj komendy. Sternik kurs 270 stopni, to znaczy zmiana kursu kompasowego na 270 stopni. Tutaj to oczywiście wtedy, kiedy już podajemy, to ten kurs jest przeliczony z tymi wszystkimi dewiacjami i tak dalej, to powinniśmy podać tak, żeby on widział to, co on widział na kompasie, uwzględniamy no, te wszystkie odchyłki, które występują. Zresztą później w jakimś tam odcinku o tym, o kompasie i wszystkich tych możliwych błędach, również uwzględnianie deklinacji z mapy i tak dalej, to powiem. Natomiast sternikowi daje się już wyliczony kurs, jak ma go ustawić, żeby no, płynął w określonym celu. No i oczywiście to ma sens, oczywiście na jachtach morskich nie ma to sensu na, ta komenda w ogóle na śródlądziu. Komenda na sternika. Tutaj ja to tak, no byle jaka, ale narysowałem trzy żagielki. I zwykle po prostu uczę szkolić na jachcie dwumasztowym. No wiadomo, optymista na początek i tak dalej, ale jak ktoś opanuje jacht dwumasztowy, to już sobie poradzi praktycznie ze wszystkim. To jest właśnie przykład komendy sternik tak trzymaj. I odpowiednio reaguje się tylko sterem. Załoga nie reaguje żaglami, tylko sternik ma utrzymać kurs i tyle. To jest jego zadanie. No, animacja prymitywna. Zwrot przecież tak się tutaj pokazuje. Ja tutaj w tym miejscu to chyba... Albo dobrze, no mówię to. Pierwsza komenda to jest do zwrotu przecież tak. Sztak to jest tutaj taka linka z przodu. Stąd ta nazwa, że jest zwrot przecież tak. Zwrot przez rufę to odbywa się, że linię wiatru przecinamy rufą. Tutaj widać, kierunek wiatru jest tutaj, czyli z tej strony wiatr przechodzi nam na drugą stronę. I ten manewr nazywa się zwrotem przecież tak. Więc pierwsza komenda, która powinna być na sternika. Pamiętajmy, że tutaj... dowodzący w tym momencie w ogóle może nic nie robić, tylko wydaje polecenia i zwykle staram się, żeby tak to było, bo jest trudniej, jeżeli chodzi o komendy, trudniej też panować na jachtem, bo sam sobie, bo wiadomo, prowadzący sobie skoryguje jak chce i nikt mu nie popełni błędu na sterze. Ale po to, żeby fajnie załoga się wyćwiczyła, nauczyła się działać razem, wolę, kiedy prowadzący wydaje tylko polecenia i udaje mu się robić ten manewr fajnie. Wtedy widać, że załoga już jest naprawdę no, opanowana, można z nią, że tak powiem, konie kraść. Więc pierwsze to będzie, pierwsze co, to ster prawo. Druga komenda, jaka powinna być, to w jakichś zajęciach o teorii żeglowania będzie, to należy wybrać ten żagiel, który powoduje najsilniejszą nawieczność jachtu, czyli zdolność ostrzenia łódki do linii wiatru. Oczywiście jest to bezan. W tym przypadku jest przybezanie, przynajmniej na DZ-cie, umówmy się, że mówimy o łodzi klasy DZ-a, jest to jeden shot, go wybieramy na maksa, to powoduje, że łódka zaczyna sama skręcać. W zasadzie moglibyśmy tego nie robić sterem, bo ten zwrot można zrobić bez użycia steru. Jeżeli mamy awarię, śmiało możemy samymi żeglami robić zwroty. Ale to powiedzmy już będzie już w teorii żeglowania w innym odcinku. Lewy foka shot plus. W momencie, kiedy fok zaczyna... No, ostrzymy taki fok, w którymś momencie przestaje nam pomagać, ciągnąć nas. Zaczyna łopotać, to w tym momencie właśnie jest komenda na wyluzowanie żagla, bo za chwileczkę zaczynam pracować na wstecz. Lewy grota shot plus również, tutaj następuje to już w linii wiatru, kiedy no, też zaczyna nam przeszkadzać. Oczywiście ten zwrot tutaj cały czas 45 stopni, tak jak powinien być, jak poszła komenda, tak powinien sternik trzymać aż do wywołania. Bezana shot loose, ostatnim żaglem, który zaczyna nam łopotać, jest bezan. Jeżeli go w tym momencie nie wybierzemy, to on będzie nas utrzymywał w linii wiatru, nie pozwoli nam odpaść i manewr nam się nie uda. I teraz, jeżeli już widzimy, że już przechodzimy linię wiatru i fok może zacząć łapać wiatr, to dajemy najpierw prawy foka shot wybieraj. Dlaczego? Dlatego, że on zacznie po pierwsze... Z tej strony przyłożona siła powoduje dalsze odpadanie jachtu. Po drugie, zaczyna już lekko ciągnąć. No kolejnym będzie żaglem, który wejdzie, w to będzie to grot. Czyli prawy grota shot wybieraj. Dlatego, że w przypadku DZ grot ma dwa szoty, tak? Prawy i lewy. I również siła ciągnąca jest... idzie. Nie możemy wybierać za wcześnie bezana, bo to może bezan jest na tyle duży i jest tak odsunięty od środka obrotu jachtu, że może spowodować tam powrót na linię wiatru i manewr nam zepsuje. No i ostatni będzie, no prawie ostatni będzie bezana shot wybieraj, czyli też go wybieramy, a oczywiście wybieraj, a nie powiedziałem ważnej rzeczy. Wybieraj to znaczy do pracy, a komenda wybierz oznacza na maksa, na blachę, po prostu ile sił mamy, wybieramy na blachę. I to wcześniej było właśnie to bezana shot, to może być różnie, może być wybierz, może być wybierać, ale to tylko w sytuacji, kiedy on nie był właściwie wybrany. W tej sytuacji powinien być wybrany normalnie, więc powinna być to komenda wybierz. Na blachę po to, żeby pomóc robić szybki zwrot. A tutaj już wybieramy, czyli dobieramy do momentu, w którym no widzimy, że żagiel zaczyna pracować. Też o tym powiem
no, w innym odcinku. To oczywiście teraz no, ten taki pilot to jest trochę taki niemetodyczny, bo nie od tego się powinno zaczynać. Ale to tak po prostu, żeby zbadać, jaki będzie odbiór. No i tutaj pada komenda na sternika, sternik tak trzymaj. I oczywiście nie chodzi, żeby trzymał tak samo ster, bo to wtedy byłby komenda na ster, a nie na sternika, tylko jest na sternika. On ma utrzymać ten kurs, w którym żagle już nam pracują w bajdewindzie i ma trzymać, żebyśmy kontynuowali w tym kierunku ruch. Zwrot przez rufę. Tutaj wiatr mamy z kolei z tyłu. Żagle wszystkie są na lewej stronie i pierwsza komenda poda ster do zwrotu przez rufę, potem jest ster lewo i teraz co się dzieje z bezanem? W tym przypadku bezana wybieramy głównie ze względów bezpieczeństwa, bo on ma tendencję bardzo szybkiego przelecenia i tutaj ktoś może wypaść za burtę, dlatego go wybieramy na blachę, z komenda wybierz. Bo do pracy się nie da, on pracuje w tym momencie, a potem nagle zacznie pracować z drugiej strony. Więc jest komenda wybierz. Później robimy tak zwane przeciąganie żagli, jeżeli jesteśmy już, mamy wiatr z tyłu. Czyli w tym momencie, kiedy jesteśmy dokładnie, wiatr mamy od rufy. I prawy grotarz wybieramy, a lewego nie wolno puścić, tylko luzuj. Bo inaczej on się nam zawinie na maszcie. Dokładnie. I to samo robimy z fokiem. Czyli prawy fokaszot wybieraj, lewy fokaszot luzuj, również żeby nam się tutaj na sztagu nie zawinął. W momencie, kiedy oba żagle mamy z tej strony, wówczas i widzimy, jest taki moment, kiedy wybrany tutaj bezan ma od prawej strony wiatr, nagle mu przechodzi na lewą. I wtedy delikatnie opuszczamy go, luzujemy, tak? Czyli będzie bezanaszot luzuj. Do pracy. I kolejną, już jesteśmy jak gdyby w baksztagu, drugiego halsu i co? No i właściwie tu już było bezanaszot luzuj i no i sternik trzymaj kurs i to w zasadzie jest po manewrze. No. To. I teraz tutaj taka animacja, jak to wygląda. Jeszcze wrócimy do tego. To stara apka, to jeszcze młodszym instruktorem byłem. Który to rok? Nie wiem, który to rok. Kiedyś tam robiłem to. Dobrze. I komendy. I tutaj też również na stronce tam loku, gdzie pokazywałem, można sobie znaleźć no, te komendy. Zobaczymy komendy. O, tutaj mam też opisane właśnie na czym polega ta różnica między komendami na ster, a na sternika. No i tutaj widzicie kolejność wykonywania zwrotu przez rufę, którą omawiałem troszeczkę wcześniej tam na slajdzie. Żagle mi trochę odjeżdżają. Widziałem u kolegi Mariusza Zawiszewskiego dużo lepszą animację. Zresztą jest tych materiałów troszeczkę w sieci, także można znaleźć ciekawsze. I zwrot przecież tak. Aha, tutaj nie mam animacji, mam tylko to samo. No nie ma sensu do tego wracać. Pewnie później nakręcę coś albo poszukam w materiałach wideo z naszych tam ćwiczeń, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce na wodzie. A, tu jeszcze nie zrobiłem tego. No dobrze, w zasadzie to miało wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.